Jakbyście mieli do wyboru, tak teoretycznie, hipotetycznie, być przesiąknięty wodą, czy być przesiąknięty Duchem Świętym, to co byście wybrali? Tak teoretycznie. Pytanie to nie jest takie znowu hipotetyczne i retoryczne, jakby się wydawało, bo założę się, że większość ludzi tego świata wybrałoby zanurzenie w wodzie, aniżeli chrzest w Duchu Świętym. Ludzie tak zwani cieleśni, niedojrzali duchowo, infantylni duchowo, wolą wodę niż Ducha Świętego, Ducha Bożego, bo woda jest fizyczna, tak samo jak oni są cieleśni, a nie uduchowieni. Za chwilę pochylimy się nad tym problemem z Biblią w ręku. Nie chcę tutaj popełniać błędu, które popełniają zarówno katolicy, jak i protestanci, a także przeróżne sekty quasi-chrześcijańskie, które toczą boje zażarte na śmierć i życie o chrzest i ochrzczenie, tak jakby to życie i śmierć pochodziły od chrztu i wody. Czy się ktoś ochrzci, czy się nie ochrzci, czy ma od tego zbawienie? Czy Ewangelia wzywa nas do chrzczenia, do chrztów, czy do narodzenia się na nowo? Patrz odcinek 9, który zrobiłem niedawno, parę tygodni temu, jest obecny na internecie. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. A tymczasem pochylimy się nad Słowem Bożym. Dzisiaj planowałem odcinek kolejny poświęcić na rozdział 4 Ewangelii Jana, który opowiada o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. Ale ten odcinek rozpoczyna się trzema zdaniami, które traktują o czymś innym. Znowu musimy powrócić do chrztu. A gdy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł ponownie do Galilei. Tutaj najważniejsze zdanie jest zdanie drugie w tym krótkim fragmencie. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie. Ja zaryzykuję twierdzenie, że choćbym nawet 100 razy się ochrzcił, to nie zostanę od tego zbawiony. I zamierzam tutaj na podstawie Słowa Bożego dowieść takiej tezy. Ewangelia wzywa nas, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, a nie w chrzest. Bo on ma drugorzędne znaczenie. Mam tu na myśli chrzest wodny oczywiście cały czas, bo chrzty są dwa. I ten wodny, i ten w Duchu Świętym. I za każdym razem, kiedy występuje słowo chrzest, trzeba brać pod uwagę kontekst. Czy chodzi o wodę, czy chodzi o Ducha Świętego? Najlepiej jest czytać słowo chrzest jako zanurzenie. Tak występuje w greckim oryginale Nowego Testamentu. I będzie nam wtedy łatwiej po prostu odgadnąć, czy chodzi o zanurzenie w Duchu Świętym, czy o zanurzenie w wodzie po prostu w danym fragmencie. I dodam do tego jeszcze, że czytając Biblię należy wziąć pod uwagę także gatunek literacki, czego prawie nikt nie robi, albo bardzo niewielu ludzi, którzy czytają Biblię, bo może o tym nie wiedzą. Ale przecież na przykład poezji nie bierzemy dosłownie jeden na jeden, literalnie. Albo na przykład z ksiąg historycznych nie wyciągamy wniosku z tych opisów historycznych, że mamy tak robić, jak tam na przykład opisano jakieś wojny czy jakieś inne wydarzenia. Znacie historię Jana Chrzciciela. On przyszedł zapowiedzieć Jezusa i przygotować mu drogę. No i został ścięty przez Heroda gdzieś po około pół roku od rozpoczęcia swojej takiej służby chrzczenia wodnego. Ale wyobraźmy sobie, że Jan nie naraziłby się Herodowi, tak jak się naraził, nie zostałby ścięty, no i dalej byłby tym, który przygotowuje drogę Panu Jezusowi. Jan miał tak około 30 lat, więc mógłby nawet i drugie tyle, myślę, chrzcić i przygotowywać drogę Mesjaszowi po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Nadal miałby Jezusowi przygotowywać drogę? To jakieś nieporozumienie. Prawda, że to brzmi absurdalnie? Po zmartwychwstaniu Jezus nie potrzebował już zapowiadania Jezusa, anonsowania Jego przyjścia, bo już wykonał swoją misję, swoją służbę
Więc po co by miał nadal zapowiadać, przygotowywać drogę, zapowiadać Jezusa? Chyba widzicie sami absurd takiego myślenia. Jest oczywiste, że gdyby Jan żył nadal, zaprzestałby chrzczenia, myślę, że po zmartwychwstaniu Jezusa. Bo skończyłoby się to przygotowywanie drogi dla Zbawiciela, a zacząłby działać Duch Święty, no i zanurzenie w Duchu Świętym. Przecież po swoim zmartwychwstaniu Jezus zesłał tego zapowiadanego przez Niego Ducha Świętego, o którym też i sam Jan mówił, że Jan o sobie mówił, ja jestem tylko głosem wołającego na pustyni, a za mną idzie ten, którego ja zapowiadam, a który będzie was chrzcił, zanurzał nie w wodzie, ale w Duchu Świętym. Jan tak mówił. Więc chrzest Jana po prostu straciłby sens. Po co więc Jan miał kontynuować swoje zanurzenia wodne, skoro było coś bez miary lepszego? Przecież zanurzenie w Duchu Świętym to jest coś bez miary lepszego, do którego wszystko dążyło i było to ostatecznym celem. Niektórzy jednak zatrzymali się na tym Starym Testamencie, z którego Jan pochodził i przychodził, no i zatrzymali się na Janu Chrzcicielu, no i na wodzie, zamiast pójść dalej za Jezusem i zanurzyć się w Duchu Świętym. My mamy być przesiąknięci Duchem Świętym, a nie wodą. Jak chcecie być przesiąknięci tylko wodą, no to kąpcie się codziennie. Ja wolę być przesiąknięty Duchem Bożym, Duchem Świętym. Dlatego codziennie zanurzam się w Słowie Bożym i regularnie czytam to Słowo co dzień rano. A Duch Święty daje mi zrozumienie. Pozwólcie, że zilustruję to jakimś przykładem. Co trzeba zrobić, żeby jeździć samochodem? No, trzeba zdać egzamin na prawo jazdy. Ale żeby zdać taki egzamin, no to wiadomo, no, trzeba najpierw chodzić na kurs szkoleniowy, po którym należy przystąpić do egzaminu i go zdać. Zdanie egzaminu jest niezbędne i konieczne, żeby mieć to prawo jazdy, jeżdżenia samochodem. Ale chodzenie na kurs sam w sobie nie jest obowiązkowy ani konieczny, chodzenie na taki kurs. Powiedzmy, że ktoś nauczył się przepisów drogowych, poćwiczył jazdę samochodem i poszedł na egzamin, który zdał. Daje mu to prawo jazdy. Czy będziemy temu kierowcy nakazywali, żeby skoro nie był na kursie prawa jazdy, no to poszedł na ten kurs prawa jazdy, no jeśli on już zdał egzamin i ma to prawo jazdy. No byłoby to absurdalne, bo celem nie jest szkolenie ani kurs sam w sobie, tylko celem jest prawo jazdy. Kurs jest tylko przygotowaniem do tego egzaminu i potem już nie jest potrzebny. Pytanie, czy chrzest zbawia? Jeśli sam chrzest daje zbawienie, to po co Jezus umarłby na krzyżu? W sposób męczeński. Dlaczego Jezus nie powiedziałby do Nikodema, nie powiedział do Nikodema, chłopie, ochrzcij się i tyle, będzie wszystko załatwione. Zamiast tłumaczyć mu, no nie wiem, ze 3 godziny, 3 razy powtarzać, musicie się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić, jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże. Dlaczego po prostu Jezus nie nakazał mu się ochrzcić? I nic nie wiemy o tym, żeby Jezus nakazał to Nikodemowi. Podobnie też i z Samarytanką, o którym będziemy następny odcinek poświęcimy jej, rozmawiał z nią przy studni, też prawdopodobnie dość długo, a potem spędził w Samarii ze 2 dni, nauczając mieszkańców sychem. Tak jest napisane. Dlaczego nie zarządził chrztu, zamiast tracić czas na jakieś nauczanie? Zarządziłby chrzest i sprawa byłaby załatwiona. Z tego, co ja znam Słowo Boże, a chyba dość dobrze go znam, nigdy żaden rozmówca Jezusa nie był przez Niego ochrzczony. Żaden, który był przez Niego uzdrowiony, ani żaden, który z Nim rozmawiał, nigdy nie był przez Jezusa ochrzczony. Jezus nigdy nie zaproponował nikomu chrztu, tak jak tu jest napisane. Choć sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie. No właśnie, Jezus nie chrzcił. No właśnie. Dlaczego ci, którzy to wszystko dobrze wiedzą, a więc protestanci, sola scriptura, obsesyjnie wręcz chrzczą wodą, nawet tych, którzy już zostali ochrzczeni, zanurzeni w Duchu Świętym? Po co takiemu człowiekowi, który zanurzył się w Duchu Bożym, po co mu jeszcze zanurzenie w wodzie?
Ja widzę tutaj trzy główne powody. Po pierwsze, pycha. Takie poczucie lepszości, że przyjęło się chrzest świadomie, chrzest wodny w wieku dorosłym, no, w odróżnieniu od katolika, który nie jest tego świadomy, a więc ma się tą lepszą wiedzę. Jest to poczucie takiej pewnej wyższości. Po drugie, dlatego, że ze zwykłej niewiedzy po prostu, no, można powiedzieć z ignorancji nawet, nie wiedzą jeszcze tego, co wiedzieć powinni i tak, jak wiedzieć powinni. Choć wydaje się im, że wiedzą. A po trzecie, z uwagi na własną, jakby to powiedzieć, cielesność, pragną włączyć kogoś do kościoła, podczas gdy zbawienie jest na dalszym planie. Nie liczy się, żeby go związać z Jezusem, ale żeby go związać z kościołem, zborem. Dokładnie, przecież taki sam cel ma chrzest katolicki, chrzest niemowląt. Tak naprawdę chodzi o włączenie do wspólnoty z kościoła, a nie o zbawienie. Dlatego chrzest stał się współcześnie znakiem rozłamu i podziału, a nie znakiem nawrócenia. Bo świadectwo nawrócenia daje się w całkiem inny sposób. To też jest różnica pomiędzy tym chrztem w wodzie, a zanurzeniem w Duchu Świętym, czyli chrztem w Duchu Świętym. To pierwsze, czyli zanurzenie w wodzie, jest jednorazowe. Tylko raz się można ochrzcić. A to drugie jest permanentne. Przez całe życie człowiek zanurza się w Duchu Świętym. Nasiąka Duchem Świętym. Ale ludzie mogą się pochwalić przede wszystkim chrztem wodnym. No bo wiadomo, to niewiele kosztuje, niż dawać takie permanentne świadectwo swojej wiary, swojego nawrócenia, które nieraz bardzo dużo kosztuje w codziennym życiu. No właśnie, więc tu nie chodzi, żeby kogoś zbawić i pod krzyż przyprowadzić do Jezusa, tylko chodzi o to, żeby po prostu zawłaszczyć człowieka do swojego kościoła czy do zboru. Protestanci nie nakazują ochrzcić się w wieku dorosłym z troski o czyjeś zbawienie, ale po to, żeby go odłączyć od kościoła katolickiego i przyłączyć do swojego zboru. No i to jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, faktyczny cel chrztu obecnie. We współczesnym chrzcie nie chodzi o to, żeby kogoś związać z Jezusem. Chodzi o to, żeby kogoś związać ze swoim kościołem czy zborem. Jako ilustrację podam taką historię, która mi się kiedyś wydarzyła. Mianowicie mój znajomy nawrócił się, no i długo się wahał, czy się ochrzcić. Ale był tego świadomy, że w naszych czasach oznacza to przyłączenie i przynależność do jakiegoś konkretnego zboru, a nie zaświadczenie o przynależności do Jezusa. Więc zaczął szukać takiego zboru, który by dawał mu taką wolność w tym, w którym mógłby wziąć chrzest, a jednocześnie nie zostać członkiem tego zboru. Szukał, no i nie znalazł. Na Śląsku to było, tu jest dużo zborów, no ale nie znalazł takiego, bo wszyscy chcieli go zagarnąć do siebie i mieć go jako członka swojego zboru już po chrzcie. Pewną analogią też jest obrzęd, rytuał obrzezania żydowskiego, mojżeszowego, który wprawdzie jest już nieaktualny, no z chwilą przyjścia Jezusa, bo obrzezanie było onegdaj w przyszłości znakiem przymierza człowieka z Bogiem. A Biblia nakazuje, Słowo Boże, Nowy Testament nakazuje obrzezać nie ciało, lecz serce. Wewnętrzne, te duchowe, wewnętrzne serce człowieka ma być obrzezane. Nie ciało. Nasze serca mają być obrzezane, a nie ciało. Tak jest też i z chrztem. To nie ciało należy zanurzać w wodzie, ale zanurzać siebie samego, całe swoje serce, całe swoje jestestwo, zanurzać w Duchu Świętym, tak żeby być przesiąkniętym Duchem Świętym, a nie wodą. Już mówiłem, chcecie być przesiąknięci wodą i namoczeni w wodzie, no to częściej się kąpcie. W liście do Galacjan, 6 rozdział od 12 do 13 zdania, mamy takie oto stwierdzenie. O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania. Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła nie troszczą się o zachowanie prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by móc się pochwalić waszym ciałem. Ła!
No i teraz pewnie odezwą się głosy świętego oburzenia i sprzeciwu. No jak to? Będą podawane przykłady pewnie z dziejów apostolskich, przykłady tego chrztu wodnego. Na przykład, dlaczego apostoł Filip ochrzcił urzędnika królowej etiopskiej Kandaki? Ponieważ to ten urzędnik sam zaproponował z własnej inicjatywy i poprosił o chrzest. A to nie Filip skłaniał go do chrztu czy nakłaniał go do chrztu. Ten człowiek był świeżo nawróconym. Więc niewiele, niewystarczająco wiedział, ale wystarczająco do tego, żeby się nawrócić. Był młodym, takim niedojrzałym jeszcze duchowo chrześcijaninem, który pewnie znał chrzest Janowy z tego pobieżnego opowiadania Filipa, który powiedział mu Ewangelię, no bo przecież niewiele czasu spędzili na tym wozie, no jak długo, najwyżej kilka godzin, więc znał tylko w pobieżnych takich zarysach ogólnych, znał Ewangelię. I niedojrzali młodzi chrześcijanie mają prawo tak myśleć, w sposób niedojrzały. Ale ktoś, kto zna, czyta Biblię długo, zna tą Biblię, powinien wiedzieć, co ona zawiera, co w niej jest, a czego w niej nie ma. Chyba że ktoś cynicznie zmusza was do rytualnych obrzędów tylko po to, aby pozyskać nowego członka zboru czy kościoła. Poza tym, tak jak mówiłem, ważne jest, żeby odróżnić gatunek literacki danej księgi, no bo tutaj w Dzieje Apostolskie to jest księga, mamy tutaj księgę historyczno-opisową. I jeśli czytamy jakiś opis, jakąś historię w tej księdze, to nie znaczy, że mamy robić dokładnie tak samo. No, księga historyczno-opisowa po prostu opisuje wydarzenia, jakieś zdarzenia, wydarzenia, historie, które się zdarzyły. Z tego nie wynika żaden dogmat wiary. To jest opis po prostu czyjegoś zachowania, czy jakiegoś wydarzenia, a nie doktrynalny dogmat. No bo jeśli koniecznie chcecie robić to, co jest opisane w dziejach apostolskich, traktując to dogmatycznie, no to wybierzcie sobie 7 diakonów, którzy będą zajmować się wyłącznie wdowami, obsługiwać stoły, albo sprzedaj posiadłość swoją i rozdaj pieniądze ubogim, albo idź na cały świat, tak jak apostoł Paweł, od synagogi do synagogi, bo razem z Barnabą chodzili właśnie w taki sposób, albo dlaczego na przykład nad twoją głową nie pojawiają się języki ognia. Jeśli masz dar glosolalii, masz taki charyzmat, modlisz się językami, no to według dziejów apostolskich powinny się też pokazać języki ognia nad głowami takich modlących. No i tak można by było wyliczać bez końca. No ale na samym końcu jednak pojawi się pytanie, dlaczego nie robisz tych wszystkich rzeczy dokładnie tak, jak jest to opisane w dziejach apostolskich. Ale akurat chrzest chcesz traktować dosłownie, jeden na jeden, literalnie, i chcesz to dokładnie tak robić. Uwaga, ja tutaj nie chciałbym być źle zrozumianym. Ja nie mówię, że chrzest wodny nie powinien być w ogóle obecny w kościołach, ale że chrzest nikogo nie zbawia, to mówię. I nie czyni też nikogo, że jest jakimś lepszym uczniem Jezusa. Bo dlatego, że wziąłeś chrzest, to jesteś lepszym uczniem, bo zrobiłeś to w wieku dorosłym, całkowicie świadomym. Chrzest to jednak jest pewien rytuał religijny, pewien znak. Okej, jest to znak wiary, ale jeśli komuś pomaga być bliżej Boga, no to uważam, że powinien, czy może go wziąć. Natomiast ja pozostawiam to wolnemu wyborowi, wolnego sumienia człowieka. To nie może być dogmat i to nie jest dogmatem w Biblii. Sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie. A ja chcę być naśladowcą Jezusa, a nie jego uczniów. Zwłaszcza na tym etapie rozwoju tych uczniów, na którym byli wtedy, gdy chętnie i ochoczo zanurzali w wodzie. Mnie nikt nie powoływał do tego, ani nie powołał, żebym zanurzał w wodzie, ale w Duchu Świętym i w prawdzie. Jezus jest prawdą, no i drogą, i życiem, a nie woda chrzcielna. I tylko zanurzenie w Duchu Świętym czyni tą prawdziwą różnicę w naszym życiu, tą prawdziwą rewolucję i zmianę w życiu człowieka, a nie zanurzenie w wodzie. Zwłaszcza, że zanurzenie w wodzie jest tylko jednorazowe, a zanurzenie w Duchu Świętym jest permanentne. No i na koniec pozostaje jeszcze do wyjaśnienia jedna kwestia, jeden werset.
który jest takim koronnym wersetem dla zwolenników chrztu, jako absolutnie koniecznego do zbawienia. Ci zwolennicy tak twierdzą. Jest to werset, który znajduje się w Ewangelii Marka, 16 rozdział, 16 zdanie. A kto uwierzy i ochrzci się, zbawionym będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępionym. Spróbujmy zobaczyć, jak to zdanie brzmiałoby w oryginalnym greckim oryginale Pisma Świętego. Kto uwierzy i zanurzy się, zbawiony będzie. No i teraz kluczowe pytanie brzmi. W jakim kontekście występuje tutaj owe słowo zanurzy się, zanurzyć się? Chodzi o zanurzenie w wodzie, czy o zanurzenie w Duchu Świętym? No moim zdaniem w kontekście tego, co zostało tutaj przed chwilą powiedziane, to chodzi ewidentnie o zanurzenie w Duchu Świętym, a nie zanurzenie w wodzie. Choćby się ktoś 100 razy zanurzył w wodzie, nie będzie zbawiony od tego zanurzenia w wodzie. Większość ludzi nie zna prawdy, może nawet nie chce jej znać. Chcą tylko stałego poczucia i zapewnienia, że to, w co wierzą, jest prawdą. Taka postawa wynika z awersji do prawdy, z niechęci do samodzielnego myślenia, może nawet z lenistwa do myślenia, no i ostatecznie prowadzi do zakłamania. Hitler był ochrzczony w kościele katolickim. Stalin był ochrzczony w kościele prawosławnym. A nawet przez jakiś czas studiował w seminarium prawosławnym duchownym i miał zostać kapłanem. Ale żaden z nich, a także ich ochrzczeni żołnierze, bo przypuszczam, że byli ochrzczeni, nie byli ochrzczeni i zanurzeni w Duchu Świętym, tylko w wodzie. Gdyby byli ochrzczeni i zanurzeni w Duchu Świętym, w Duchu Jezusowym, w Duchu Bożym, nie byłoby wojny. Dziś nie jest inaczej. Ludzie ochrzczeni tylko wodą wywołują konflikty, prowadzą wojny, bardzo krwawe czasami. No takie same jak i ci, którzy nie są ochrzczeni żadną wodą, ani niczym. Putin był ochrzczony wodą w Leningradzie w 1952 roku. Kończąc, tak bym podsumował. Jeśli nie narodzicie się na nowo i nie zanurzycie się w Duchu Świętym, nie ujrzycie Królestwa Bożego i zbawienia Bożego. Nie musicie mi wierzyć. Ja mogę się mylić, bo jestem też tylko człowiekiem. Ale Biblia się nie myli. A tak właśnie naucza Słowo Boże. Musicie się na nowo narodzić. Tak powiedział sam Jezus. 3 razy to powtórzył. Więc wierzcie w słowa Jezusa, nie w moje. Szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał czas?